Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, tam jest moja urocza asystentka Patrycja. I to jest, moi drodzy, pierwszy materiał nagrywany na dwóch komputerach z gry Escape from Tarkov, której wcześniej nagrywanie było mocno utrudnione, bo wiecie, że ma potężne wymagania sprzętowe i jest tragicznie zoptymalizowana. A grając na dwóch komputerach i streamując i nagrywając, mogę sobie taki, prawda, luksus tutaj, jak to się mówi, stać mnie, po prostu stać mnie na to, co wam będę gadał. Mógłbym sobie ubezpieczyć broń. W sumie ubezpieczę, bo to jest fajne bronie, to szkoda. I kurde, jadymy z tematem, także dajcie znać w komentarzach, jak tam jakość audio i w ogóle, znaczy audio to taka sama, a wideo o tyle, że w Full HD mogę sobie nagrywać i streamować bez problemu. I takie wymagające gry jak Tarkov też. I też Hunt Showdown sobie teraz mogę już kupić bez problemu. Także zobaczymy. Nie obiecuję, że mi tu dobrze pójdzie. Poprzedni raid poszedł mi spoko, ale wiecie jak to jest. Jak nikt nie patrzy, to... Znaczy jak nie było tego na YouTubie, to super szło, a teraz nie będzie super szło pewnie. Jeszcze wziąłem taką super broń, także ubezpieczyłem sobie na wszelki wypadek. Okej, do dzieła. No i moi drodzy, akcja. I wreszcie sobie mogę wysokie detale, kurde, nasztalować w Tarkowie. Nie żebym się chwalił, ale bogactwo. Część główna. Jezu, ktoś biegnie. Zaklupią mnie tu. Siema gwiazda. W plery zebrał. Wyłączone wygładzanie. Znaczy mam takie niskie włączone. Bo jak włączę te FXAA, to strasznie zamula. By to nie chciałem się kłaść. O, jesteś magister gwiazda, no to kurde, wypadałoby se subnąć z tej okazji, tak myślę. Kurde, to mi się myli te sterowanie. Jaką głośno tupie strasznie. Cigarety Apollo. Tu w sumie się powinno... Jedyna gra, w której logiczne jest jakieś... Tak mocniej logiczne jest wychylanie się. Gwiazda pierwszy raz ogląda z nowego Lenovo Y720. To taki jak ty masz, Patty. Na kolanach właśnie. Taki laptop. I jak działa? No a jak działa na streamie? No działa kurde zajebiście. U mnie full fluent 60 fps. No to Wiktor gratuluję kurde laptopa. Bo to jest poważny sprzęt. Tak Edward, siema, podłączyłem. O, później takie małe, Niklaus taki płynny. No tak to jest. Siema Arwaja, tak, problem rozwiązany. O kurwa, typ. Patty, zabiłem człowieka. Czy mieszczą mi się dwie myszki i klawa? Mieszczą się. Nawet nie ma jakiegoś super ścisku. Arwaya wymieniłem kabel na inny po prostu całkowicie, ale oprócz tego też przepiąłem tak jakby inne rzeczy, bo ludzie mi pisali, że to może być tak, że się jakieś robi sprzężenie, że jest za dużo rzeczy podpięte tam i zwolniłem kilka USB i przepiąłem gdzie indziej. I oprócz tego zmieniłem kabel na inny całkiem. Kurde, takie fajne rzeczy, a ja tego nie mogę wziąć. Siema lamp. Gwiazda, a tyś dał suba, a nie było powiadomienia. To musisz odświeżyć chyba ten. I tam złonaczyć. Patty, ktoś łazi. Jaki komputerek? No z i7 8700. I on nawet nie ma karty graficznej, no bo no, jest... Co? O, to ja. Tam lecę. Daj suba. Kurde, nie wiem czy do... Jak ty grasz? No ja gram na... Ja tym kompem streamuję tym co kupiłem. A gram na tym co miałem. Czaisz bazę? Gram tym kompem co miałem, a streamuję nowym kompem. Taka technologia. I dzięki temu mam cały komp ten zwolniony z całego obciążenia streamerskiego i mogę sobie streamować w Full HD. Grać w takie wymagające gry. Jak właśnie ta. A wcześniej w Tarkowie miałem na niskich detalach 10 FPS-ów z nagrywaniem. Gwiazda! Dziękuję bardzo. Już tu dopisuję ogółem całe te. Nie, 141 nie. Chciałbym. Ale nie. Ziben. Dziękuję pięknie. Siema Miczu. Chyba tu łazi kajś ktoś. Nie, po HDMI, normalnie. Po HDMI z kompa do Elgato. I przechwytuję sobie na OBS-ie. Jako direct sound go odbieram. Kurwa, jest typek. Przepraszam ogółem za wulgaryzm. Czajana. LOL? Ej! Co on to? No Miczu... Spoko, przeczytałem. Patipa. Idzie typ gdzieś tutaj. Będzie ogółem... Nie mam naboi! Nie mam naboi! I drugi za nim biegnie. A to wiesz na czym ta gra chodzi? Na Unity. A takie proste gierki a kiedyś. A tu drugan mój bywał, точно. Ja pierdaczę. Przepięcie po dźwięku? Jakie przepięcie po dźwięku? U mnie wszystko ok. Co? Skąd? Ja pierdaczę i w nogę dostałem i nie mogę biegać już szybko. Aha. A tu! Ja pierdaczę. LOL? What? What? Ile stream zabiera z procka? 30% w tym momencie. What? What the fuck? Oszust. Wow! Ja walę. Ile ich tu gnoi łazi. Osiem siedemsetny się nudzi. No, ale na przykład jak dałem preset w OBS-ie faster, to już są spadki, już ścina. Ile ja tych ludzi tutaj naubijałem. Tylko że jestem ranny i nie wiem w co. W nóżkę, lewą nóżkę mam zepsutą. Czemu nie mogę wyleczyć jej sobie? Albo morfinę. O. Lol. Jakie tu dymy odchodzą. Ale ja bym się zaś tak specjalnie nie mieszał. Ja bym chyba już sobie do Extraction Pointa poszedł. Ja nawet nie wiem, ja nawet nie mogę sprawdzić, ile ja mam. Kurwa. Блять, берца щеми! Опы! Siema, Tanciger. Armas! Szalałe! Ło! Typ tam leżał i się patrzył na mnie. Jolo. Najgorzej jak kampią przy tym, przy Extraction Pointcie gnoje. Jaka liczba? Dobra, jak tu się uda zekstraktować, to będzie super ogółem rajd. Uhu! Siema Ready. Co za białą głową porwałem? A dzisiaj byłem w Katowicach i przywiozłem taką. Tam se była luzem, to wziąłem. Aha. Czyli zaraz, to wszystko byli boty? A ja już się cieszyłem, że ja ludzi pozabijałem. Chociaż, nie wiem, ten to nie był bot. Gandzior. No ale kurde, zabici? Zabici. Wreszcie exp jakiś. No i sprzętu ładnego zebrałem. No proszę, można? Kurde, można się bawić kulturalnie. Nowym bym grał, a starym streamował. No a właśnie ja robię na opak, bo 4790K i tak starcza do gier bez problemu. A ja właśnie do streama wolałem mocniejszego procka. Czy są jakieś ciekawe nowości w Tarkowie? Ciężko powiedzieć, czy się optymalizacja poprawiła, no bo ja teraz tak jakby mam odciążony całkiem komp, to tak jakby nie idzie powiedzieć. Siema Mastercard. Ciężko stwierdzić w sumie. Dobra, ja bym sobie zrobił jeszcze jednego takiego szybkiego. Z takim ale kałaszkiem fajnym. To co zebrałem, to zebrałem. No, Masterka, widać co piszesz. Apteczki, adrenalina. Can't find any non-empty magazine. Przecież to jest do Saigi. Aha, ale to są inne chyba. A on jakoś... ładował je wcześniej. Cicho. Jak to się zmienia? Uuu, a tu se można takie. No dobra. To wezmę. Niech ktoś napisze coś na czacie. Nie piszcie. Niech się zastanawia. Dobra, to wywalam. Ugułem. Siema, majster. Dobra, jeszcze jeden szybki ten. Jeszcze jeden szybki. A może z kawem, tak żeby nie ryzykować tej broni całej. Ej, to jest nowa mapa jakaś chyba, Interchange. Tak. Nie znam tej mapy. To sobie możemy sprawdzić. Aha, tylko że tu na skawa nikt nie gra. To czekajcie. Chociaż szkoda mi tak broni stracić. To z kawem sobie pójdę na razie na ten. Na fabrykę, a na Interchange'a to sobie wezmę tego. Lepszego typka. O, i taki tutorial dali. Jakbyśmy nie ogarniali, co się dzieje. Miczu płacze, że ci napisał powitanie, a tyś mu nie odpowiedziała. Gdzie niby? Za pół godziny... A, dobra, dobra. No właśnie. Teraz nie wiem, to był nasz czy nie. Ciężko... Kurwa. Nie wiem. Dobra, to pójdziemy jeszcze na tego Interchange'a. Sobie tą postacią moją. Srogi Raid. No, Srogi Raid. Dobra, nowa mapka Interchange. Grają ludzie na niej? Ktoś tam gra. Zobaczmy. Co myślisz o tej grze, bo od dłuższego czasu mam dylemat, czy zainwestować. No, znaczy Tarkov jest bardzo fajny, jak ktoś lubi tego typu gry w ogóle. Tylko że jest średnio zoptymalizowany. Chociaż i tak lepiej jak wcześniej. I... co? No nie, no i tyle. Tak, to jest bardzo fajny. A nie zużywa to aż tyle procka, co myślałem. 20% Tarkov w stresie 30%, a wcześniej żeśmy PUBG'a próbowali, to tak do 40%. Co w sumie jest ciekawe, że PUBG więcej procka zżera niż Tarkov, nie? Tarkov widocznie grafikę bardziej obciąża. Co by się zgadzało z tym, że nie szło streamować go z jednego kompa za bardzo. No. I tak to właśnie jest. Muszę sobie ten Better Twitch na tym kompie drugim zainstalować, bo ledwo widzę niektóre niki na czacie. Aha, i słyszę świerszczec. Tam jest noc. A to jest jakiejś galerii handlowej, tak? Czy na zewnątrz gdzieś też? Bo ja w Tarkowa bardzo dawno nie grałem. Także nie znam tych map tak dobrze. Piona. Na szczęście. A, i pierwszy raz dzisiaj grałem w PUBG na wysokich detalach z teksturami na ultra, nie? Fajna gra. Fajna gra, wam powiem, z grafiki. Ja pierdaczę. Noc. A ja bez noktowizora oczywiście. No jasne, że bez. Ale ta noc tutaj jest na szczęście jaśniejsza niż na tej mapie, jak ona się nazywała? Woods. Tam jak była noc, to nie było dosłownie nic widać. No tu jest exit. Latarkę? A gdzie się włącza latarkę? A ja w ogóle mam latarkę? Nie mam latarki, a w pompie mam latarkę. No ale z tą latarką to ja się świecę jak psu. Na te się włącza. Jajca, no właśnie, ogółem jajca. Zęby. Ktoś strzelił. Patrzcie, koksownik. Można się ogrzać. Kurde, ja nawet nie wiem, jak tu z tego garażu podziemnego wyjść. Ja w ogóle tej mapy nie znam. O, już się zmęczył. Jak on dyszy. Siema, Black Angel. A działa na tym, na lapku, na tym necie, no bo tu jest tu net, tutaj i tutaj we Full HD stream normalnie? To spoko. Dobra, tu już nic nie widzę całkiem. Za dźwięk. Wow! Było strzelane. A teraz nie wiem, czy jak ja sobie tą broń ubezpieczyłem... ubezpieczyłem sobie przed tamtym rajdem, to ona jest dalej ubezpieczona? To jest czasowo? Czy to przed każdym rajdem trzeba ubezpieczać? Kurde, jaki ten parking jest dupny. Mechanikę przeładowania broni? Ale jaką mechanikę przeładowania broni? Typy. No, dobra. Tylko czemu oni... Granat? Granat. Granat. Ja walę. Donate. Gdzie? Ja zginąłem. Dyszka. Black Angel, tak na początek 10 zł. Umarłem, Patty! Dziękuję, Black Angel. Black Angel. Ksenity, co za gnój. Ile on miał, kurde, HP? Dobra, ja tu kończę. Generalnie nagrywanie na YouTube'a. To był pierwszy materiał nagrywany z dwóch kompów na streamie. I dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę. Zostawcie suba. Tam napiszcie, jak tam jakościowo, a powinno być w miarę dobrze. I zapraszam na Instagramka i w ogóle na wszystkie media. Ciao.